Czy można stworzyć idealną stylizację i wyjdzie w wieku 11 lat? Czy pierwsze zdobienie zawsze jest jak pierwszy naleśnik? Czy dzięki stempelkom można wyjść z obronną ręką z każdego zdobienia? I czy znajdzie się ktoś, kto znowu pomyli serię "Co chciałam, co mi wyszło" z chłostą? Sprawdźmy to. Krystian, dajesz intro. Krystian, dzięki za intro. Widzowie, za to, że jesteście. Rozpoczynamy walkę czy nie walkę o uzyskanie efektu zamierzonego. Zobaczymy, bo pierwsza dzisiaj jest Martyna. Co takiego chciałaś sobie, wymarzyłaś zrobić i czy się udało? Jeśli tak, to za którym razem, a jeśli nie, no to może dam jakieś wskazówki, co można zrobić, żeby się właśnie udało. Dobra, zaczynamy. Martyna pisała: hejka, na początku dodam, że jestem chyba najmłodsza z całej tej serii, bo mam 11 lat. W sierpniu 12, czyli nagrywam we wrześniu, czyli już marzę 12 lat, ale jak wstawiałaś fotki, to jeszcze było to 11. No dobrze. Mam na imię Martyna, zaczęłam interesować się paznokciami jakoś rok temu. Dodam jeszcze, że oglądam na YouTubie tylko kanał Quloo. Patrzcie, 11-latka pisze i używa interpunkcji, a niektóre 20, 30, 40-latki nie kumają czaczy, nie? A tu 11-latka z taką ładną pisownią. Jak to jest? Jak to jest? Na pazy nie miałam jakiegoś specjalnego pomysłu, nudziło mi się, ale nie odbierajcie tego w zły sposób. Paznokcie miały być długie, wyszło mi 8 cm długości. Wzorek jakiś nieskomplikowany, jakieś serduszka, jakieś szlaczki. Paznokcie były białe, były klejone taśmą klejącą, a wzorki malowałam flamastrami. Pewnie już Edyta, która czyta, jest załamana. Na szczęście Edytki paznokcie były robione z papieru. Bardzo podoba mi się twoje podejście do życia i bardzo podoba mi się twoje poczucie humoru. Pozdrawiam calutką ekipę Quloo. Poniżej zdjęcie, co mi wyszło, bo inspiracji nie mam, przepraszam. Dobra, stare zapomniałam, robiłam je około 10 minut i to było na początku kwietnia. Dobra, okej. Ale za to, proszę Państwa, jakie tunele, zdjęcie naturalnej płytki, trapezowa. Z serii "Co chciałam, a co dostałam" wiem, że trzeba zdjęcie płytki paznokciowej, a nie, to w serii "Co chciałam, co dostałam" to okej. Ale jesteś w serii "Co chciałam, a co mi wyszło". A co mi wyszło, więc tobie no coś tam wyszło. No właśnie, tak jak powiedziałam. Tunele na 100%. Równiutkie, symetryczne, proszę Państwa. Tutaj od Martyny mogłaby się nie jedna stylistka paznokci uczyć, jak tunele robić. I linie boczne równoległe, ale to tutaj się teraz za bardzo w chłostanie zaangażowałam, bo tutaj patrzymy na to, czy odwzorowanie zostało odwzorowane, to co sobie Martyna wymarzyła, bo tutaj napisała Martyna, że jest zadowolona z tego, co wyszło. Hania im tutaj poprawiła, że trzeba, żeby być fair, no to wiadomo, trzeba dać też zdjęcie inspiracji, czyli coś takiego chciałaś zrobić i troszeczkę podmieniłaś niektóre elementy, bo tutaj serduszka zostały zrobione jako tylko same kontury, bez tego wypełnienia, co jest moim zdaniem dużo trudniejsze. Poradziłaś sobie świetnie i moim zdaniem również wyszło wyśmienicie. Wyszło wyśmienicie. Nie tylko jeżeli chodzi o cały design, ale również o budowę, bo wiadomo, nawet najpiękniejszy wzór nie wyglądałby korzystnie, gdyby był na kulfoniastych paznokciach, a twoje są bardzo smukłe, ładne, symetryczne, oczywiście równo przedłużone, bo żaden na siebie nie nachodzi. Węszę tutaj sukces. A tak na poważnie, Martyna, bardzo się cieszę, że tak podeszłaś do tematu i faktycznie nie robiłaś sobie żeli, akrylożeli, tylko tak humorystycznie chciałaś wystąpić w serii. Jak najbardziej wystąpiłaś i nie ucierpiało na tym twoje zdrowie. Bardzo mi się to podejście tu podoba. Cieszę się, że wzięłaś udział w tej serii konkretnej i że dałaś przykład, dobry przykład innym nastolatkom i pokazałaś, że można kreatywnie zaistnieć gdzieś tam w internecie, na kanale, który się ogląda, jeżeli jest taka możliwość, taka szansa. Jesteś niesamowicie 11-latką z niesamowicie rozsądną. Nie jedna 20-30-latka mogłaby się od ciebie uczyć podejścia do życia, nie? Naprawdę. Nawet tutaj Gosia, bo oczywiście podczas nagrań każdego odcinka każdego, od pewnego czasu oczywiście, są live'y dla wspierających i tutaj wspierającego się napisała, że... Kapsong. Takie pazy to propsik. Takie pazy to propsik. No to lecimy do kolejnej pracy. Tym razem już tutaj widzę po imieniu i po nazwisku, że jest to jedna z moich kursantek, jak nie czasem też wspierających na kanale tutaj Quloo. Akurat jej podczas live'a tutaj widzę, że nie ma, ale ona często bywa. Tak. Więc bardzo się cieszę. Zobaczmy tutaj, Kinga, co sobie chciałaś fajnego zrobić i czy weszło. Bo wiecie, często mamy plany takie, nie? Tak, to zrobię to tu, potem tego tu użyję, to. Potem wszystko sobie tak zaplanujesz i chcesz to zrobić, nie? I kupa. No, przynajmniej ja tak miałam dość często. Więc trzeba było powtórzyć, naprawić błędy, skorygować trajektorię lotu niektórych rzeczy i wtedy wychodziło, nie? A uwaga, mamy na czacie Gosię, która napisała, że zawoła. Ja już zacznę czytać. No to lecimy. Hejka, nie będę się rozwodzić tekstem, bo nie pierwszy raz tutaj jestem. Nazywam się Kinga, aktualnie mieszkam w Krośnie. Pazami interesuję się jakoś od 17 roku życia. Aktualnie mam 21. Przeszłam kilka z waszych kursów, m.in. migdał akrylożelem, kwadrat i balerina akrylożelem. Czyli tutaj technika w małym paluszku. Ten jest naprawdę mały, nie? Bez paznokcia, według tego. Notabene, ta ręka wyglądała jeszcze wczoraj tak. Nie, ta ręka wyglądała jeszcze wczoraj tak. O tak miałam pokazać. Taką stylizację znalazłam na Instagramie, na zdjęciu również nazwa profilu tej osoby. Bardzo się cieszę, że tak zrobiłaś screena, że będzie widać, czyja to jest praca, żeby móc... podziękować tej osobie, że tak pięknie inspiruje innych, na przykład ciebie. Może ktoś też tutaj będzie oglądać ten odcinek, też się zainspiruje. Blaszka użyta trochę inna, dlatego wzór inny, ale ogólny zamysł się zgadza. Stylizacja zajęła mi około 3 godziny, ale to było na luziku przy serialu. Więc się nie śpieszyłam. Daj koniecznie znać, czy twoim zdaniem wyszło. Pozdrowienia dla wszystkich. Pozdrawiam również, zobaczymy, wyszło czy nie wyszło. We will see. Inspiracja. I tu mamy Regina Nail Art. Coś tutaj widzę po rosyjsku, więc pewnie jakaś rosyjska stylistka paznokci. Tak mi się wydaje, ale to równie dobrze może... No chyba tak. O kurde, dobra. Ja pamiętam. To muszę... Dobra. Tak tego nie widać, więc ja puszczę teraz bezpośrednio po kablu widok z tableta, więc teraz to będziecie widzieć. Tutaj widać u góry, na wolnym brzegu, że jest taka koronka jakby, nie? I to można zrobić na dwa sposoby. Można, tak jak Kinga to napisała, zrobić stempelkiem, czyli blaszką, czyli stempelkiem, a można to zrobić folią transferową. I sama nawet używam takich folii transferowych w swoim salonie. Lubiłam, fajnie się to odbijało, może nie tak dokładnie jak blaszką, no nigdy nie będzie taki fajny efekt folią, no może nie, że nigdy, ale jak chcecie zmaksymalizować to, żeby wyszła taka koronka ultra cieniutka i żeby była piękna, to na pewno blaszka na przykład z Moiry, a ja tu akurat takich nie mam, o Jezus, to wszystko mi loto. Na pewno blaszki będą, że tak powiem, pewniejsze. Bo zawsze można zmyć i zrobić na nowo i to jest dużo szybciej. Takie drobne, bardzo drobne rzeczy. Można naprawdę, na przykład napisy. Nawet nie wiecie, ile czasu to zajmuje tak pięknie coś namalować, napisy namalować. A blaszką to jest pyk i pięknie zrobione. Moim zdaniem są zdobienia, których naprawdę nie ma sensu nawet wyciągać pędzelka. Bierzesz stempelki, odbijasz. Naprawdę jest dużo lepszy efekt i moim zdaniem są rzeczy, których nie warto po prostu malować, bo szkoda czasu i szkoda nerwów. Druga sprawa jest taka, że folią też taki efekt można uzyskać, ale zobaczymy tutaj, jaki efekt uzyskała Kinga, bo to jest na szarym tle, a właściwie brokatowym tle. Tu jest u góry jest czarna hybryda, ale przecieniowana, czy tam jakiś czarny produkt, chyba zrobione takie ombre, żeby ta koronka jakby wychodziła z tego czarnego cienia. Fajny efekt, fajna inspiracja. To są takie, nie to koronki, ale to są takie łatki, widzicie? Łatki z siatką w środku. Więc nie to koronka, nie to siatka. Próba na tipsie. O, to mi się podoba. To mi się podoba i możecie brać od Kingi, brać z Kingi przykład, ponieważ nie ma sensu męczyć się na paznokciach. I ja to nieraz, do dzisiaj popełniałam ten błąd, zamiast sobie coś przetrenować, sprawdzić na tipsie wcześniej, to robię to na paznokcie, potem trzeba piłować, kulfoniasty wychodzi paznokieć, a tu sprawdza wszystko, tak, to mi pasuje i tu ja bym stwierdziła, że no faktycznie pasuje to, jest to bardzo podobne, jest czarne, przecieniowane, tu jest takie coś, bardziej jak łuska to wygląda, ale jest podobny zamysł, dobra, wyszło, na tipsie wyszło, to na paznokciu też wyjdzie, a jak nie wyjdzie, to trzeba będzie pokombinować, żeby wyszło, bo jest potencjał w tej metodzie, którą wybrałam. Tak ja bym sobie pomyślała, nie? Więc super, że Kinga to najpierw przetestowała na tipsie i teraz zobaczmy na paznokciach. Próba zmagań. Ja bym powiedziała, że nawet lepiej, bo wydaje mi się, że wyciągnęłaś wnioski, że trochę za dużo tej czerni mogło być i że ten wzór mógłby być zjedzony przez ten czerń, więc poszłaś troszeczkę wyżej czernią i gdzieś do 1/3 jest czarny i potem już jest ta koronka. Jeszcze znowu puszczę bezpośrednio z tableta, tak jakby wizję, bo jest jaśniejszy ten obraz i to dużo lepiej to widać teraz, prawda? Bo ja wiem, że wy powiecie, dajcie sobie jaśniej tablet. No ja już nie umiem dać jaśniej tableta, więc bierzemy bezpośrednio z tableta wizję i wyszło i jeszcze raz wyszło, moim zdaniem. Bardzo ładnie. Propsuję to. I propsuję to, że sobie najpierw przetestowałaś na pazurze. Na sztucznym pazurze. No i jak widać w tym tutaj, na tym przykładzie, że blaszki to jest taki chyży sposób na coś, co mogłoby naprawdę bardzo dużo zająć czasu, malując to ręcznie. Lecimy do kolejnej osoby, proszę Państwa, lecimy samolotem. Oliwia jest następna. Zobaczymy, czy wyszło, Oliwia. Hej, jestem Oliwia i mam 15 lat. Paznokcie zaczęłam robić w 2023 roku, pod koniec wakacji. Na ogół jestem samoukiem. Na początku mojej drogi popełniałam sporo błędów. Nie wiedziałam nawet, że narzędzie trzeba sterylizować i tak dalej. Teraz to wszystko już wiem i zastanawiam się nad zakupem kursu online. Na pewno to kiedyś zrobię. Ogólnie myślę, że moje prace się polepszyły. Kropka właściwie. Czekam na krytykę. Żadnej krytyki! Żadnej krytyki tu nie zostaniesz. Jak potrzebujesz czegoś w ten deseń, no to leć do kulochłosty. Tam chętnie wychłoszczę. A tutaj zobaczymy, czy wyszło to, co sobie tam zaplanowałaś na tych pazurach zrobić. Może pierwszy raz w życiu jakieś zdobienie zrobiłaś. Może zobaczysz jakieś skomplikowany design. Nie wiedziałaś, jak to rozłożyć na czynniki pierwsze. I czy rozłożyłaś na czynniki pierwsze, czy nie. Czy to wszystko wyczaiłaś, jakie tam metody w tym zdobieniu zostały. I tak dalej, nie? Zobaczymy, wyszło, czy nie wyszło. To jest od tego seria. Na końcu dołączam zdjęcia moich pierwszych stylizacji i tej ostatniej. Kropka. Tą, co robiłam niedawno. Jest biało-niebieska i ma inspirację, a reszta to moje pierwsze prace i przy nich nie miałam inspiracji. Taki miszmasz będzie. Starajcie się, kochani, jak jesteście tutaj w tej serii, to tak... Ale dobra, może to wszystko będzie... Dobra, na razie się wstrzymam. Pozdrawiam również. Gosia węszy... że... Song. Coś mi się wydaje, że pomyliła serię. Niekoniecznie, no zobaczymy. No nie ma co tutaj, proszę Państwa, wyprzedzać. Lecimy. Gdzie jest inspiracja? Ja się pytam. Tu. Inspiracja. Miał być French Baby Blue. No jest French i wyszło. Miał być French Baby Blue i wyszedł French Baby Blue. Jak chcesz się dowiedzieć, czy tam coś technicznie szło poprawić, można gdzieś coś zrobić lepiej, no to do chłosty zapraszam. No wyszedł, no. Pewnie zmieniłaś na mleczny, tak? Mleczną, że tak powiem, mleczny, może nie cover, ale mleczny żel, bo tu jest jakiś cover, tak? A ty sobie postanowiłaś, że zrobisz baby blue na mlecznym. Tylko moim zdaniem trochę się to nie rzuca w oczy i nie widać za bardzo, że to jest baby blue, bo on jest bardzo pastelowy na mlecznym. I to tak za mało kontrastu jest. Zobacz, jaki jest tu kontrast, chyba że tak chciałaś i to wtedy wyszło, nie? No to jeżeli chciałaś po prostu zmniejszyć kontrast, żeby był ledwie widoczny ten French, no to wyszło. Ale jeżeli nie chciałaś tak jak tu, no to trochę nie wyszło. Dobra. Gdzie są inspiracje do tych prac? Nie ma. No to z tymi pracami, jak nie masz inspiracji i nie masz po prostu, nie ma informacji, co chciałaś osiągnąć, jakie zdobienie może wymyślne, albo jakiś kształt, może nowy, nie wiem, no to się tutaj nie nadaje do tej serii. Odsyłam cię do może kulochłosty, tam, jeżeli chcesz zobaczyć albo po prostu dowiedzieć się, gdzie coś można poprawić, tam sobie wrzucaj te prace, no i ja lecę dalej, no bo tu tak, wiecie, no to jakiś szybki szpil, że tak powiem po śląsku. Szybki szpil. Lecę dalej. Kolejną osobą jest Martyna. Cześć ekipo Quloo. Mam na imię Martyna, mam 25 lat i jestem z okolic Bielska-Białej. Paznokcie robię od 1,5 roku. Wykonuję pazy samej sobie, babci, cioci, mamie, czasem jakiejś koleżance. Głównie hybrydy, ale żele też się zdarzą. Nie mam żadnych kursów, więc można powiedzieć, że nauczyłam się sama robić paznokcie. Tak, tu można powiedzieć, jakbyś nawet ani jednego tutorialu na YouTubie nie zobaczyła, ani jednej rolki paznokciowej na Instagramie, ani jednego TikToka paznokciowego, tak, to wtedy można powiedzieć, sama się nauczyłam. No ale tak, to mimo wszystko można wziąć pod uwagę wiedzę, jaka jest nawet bezpłatnie dostępną w internecie, że to jako taką można się z tego nauczyć. Lepiej lub gorzej, ale można. Oglądam dużo filmików od Was na Facebooku. Dobra. Na początku używałam opasek ściernych, bo nie byłam przekonana do pracy z frezami wielokrotnego użytku. Cała stylizacja... Czemu? Może nie miałaś myjki ultradźwiękowej, tak? I płynu do dezynfekcji. Nie miałaś jak ich myć. No ale to już Wam od razu mówię, jeżeli chcecie pracować na sobie i robić to bezpiecznie, no to przynajmniej ta myjka i płyn myjąco-dezynfekujący i oczywiście woda destylowana, żeby zrobić odpowiednie proporcje płyn, woda destylowana. I pakiety sterylizacyjne, żeby jak już to sobie pięknie wymyjesz, a właściwie myjka za ciebie wymyje, opłuczesz, osuszysz, to żeby nie walały się, nie kurzyły się, te narzędzia tylko po prostu wrzucasz do pakietu sterylizacyjnego, Edyta już pokaże, mniej więcej tak to wygląda. No ten jest akurat tutaj zgrzewany, ale są takie, których nie trzeba zgrzewać i są takie gotowe, że po prostu papierek odrywasz, papierek i zaklejasz spokojnie. Tylko nie mam na szybko tutaj takiego, żeby pokazać. Muszę sobie przygotować tam jakieś takie... O nie! O, spadła mi! Ojejku! Boże, świętokradztwo, folia transferowa z Moiry na podłodze była. To jest bardzo ważny, dobrej jakości produkt. Jak ja bym przyjechała moim kółkiem. Boże. O. Nie ma tu czasem jeszcze jakiejś? Nie spadło mi? Dobra. Lecimy dalej. Cała stylizacja z opracowaniem wszystkiego zajmowała mi 2,5 godziny. Teraz mam frez wolframowy. Czy wolfram to jest węglik? Coś mi tam świta, że chyba tak. Czekaj. Zapytam się czata GPT. Jeżeli chodzi o frezy, to wolfram to węglik spiekany, czyli karbid. Dobra, mamy tutaj, ale umowalony, informacje od czata, że jeżeli chodzi o, tak, mam rację, że frezy wolframowe wykonane są z węglika spiekanego, znanego również jako karbid. Karbid jest to materiał bardzo dużej twardości i odporności na ścieranie, co sprawia, że jest idealny do zastosowań w narzędziach rotacyjnych, takich jak frezy używane w kosmetyce, stomatologii czy przemyśle. Tak, tu mi czat potwierdził to. Mam nadzieję, że mi nie wymyślał jakiś głupot, bo mu się to zdarza. Dobrze, i zdjęcie starej stylizacji zajmuje mi 10 minut. No, w sumie czas pracy skrócił się o godzinę, a wystarczyło zmienić frezy, znaczy kupić po prostu frezy do masy, bo opaskami ściernymi jak najbardziej można zdjąć masę, ale to nieporównywalnie nam to zajmie dłużej. No na pewno krócej niż pilnikiem. To bez dwóch zdań. Krócej opaską ścierną i elektrycznym pilnikiem, czyli frezarką. To zrobimy opaską ścierną na nośniku. Ale mimo wszystko i tak frez karbidowy, a jeszcze w dodatku z serii turbo, szybki, już sama nazwa wskazuje, to zrobicie to po prostu ultra szybciej. Dobra, czytamy dalej, teraz ta stylizacja to 1,5 godziny. Poniżej wstawiam inspiracji i co wykonałam. Pozdrawiam widzów, Ciebie tylko i całą ekipę Quloo. Dobra Martyna, pokaż, co żeś tam fajnego zrobiła. O, jeszcze odnośnie myjek ma tutaj Katnet pytanie, Paulina czytaj. A jakie są średnio ceny myjek? Chyba że był taki test, tak jak frezarek, to poprosiłabym o link. testu testu myjek nie było, ale czekaj, znalazłam bardzo fajny model, który wrzuciłam na sklep drillo.co i już ci, żeby cię nie okłamać, już ci pokazuję tutaj, no, moment. Drillo.co jest na kanale Quloo test, tak, ale czy myjki testy jako test jest takiej dużej myjki, a ja chcę właśnie pokazać, że nie trzeba kupować takiej dużej myjki do salonu, bo jak pracujemy w domu, robimy sobie pazury, to nie potrzebujemy takiej dużej myjki, bo nie mamy, nie wiem, 15 setów na raz. No i mamy tą za 669 zł, ona jest świetna do salonu. Ile ja tam jestem w stanie napakować narzędzi, to po prostu głowa mała. Podgrzewa, no idealna, ale jest też coś mega taniego, 179 zł, myjka ultradźwiękowa, która jest ekonomiczna, do domu, ideolo, na tam, nie wiem, max 2-3 może komplety narzędzi. Też zależy, jakich kto narzędzi używa. Ma pojemność 750 ml. To jest bardzo fajna opcja dla osób początkujących, które no coś chcą mieć, a nie potrzebują jakiegoś mega dużego, mega pro sprzętu. Tak? Ona też będzie myła. I tam od razu, jak kupicie sobie myjkę z drillo.co, to od razu sobie dokupcie płyn dezynfekująco-myjący. Są dwie opcje, obojętnie który. Obydwa są bardzo dobre. Dobra. I wracając tutaj do Martyny, zobaczmy, co sobie Martyna chciała zrobić. Inspirację wzięła od Kamenewa Nails. I tutaj faktycznie trzeba to trochę rozpracować, bo o co chodzi w tym tle? Przypuszczam, ja bym to tak zrobiła. Ja bym chyba zrobiła sobie test na tipsie najpierw, jak będzie wyglądało mokre na mokre, czyli na różowym, bo to jest od skórek, różowy jest od skórek, na mokrej różowej drugiej warstwie, troszkę pociapciać właśnie tym tutaj kolorem obok, tym takim kulowym kolorze, takim trochę jak logo Quloo. I przypuszczam, że coś takiego, lekko takie rozpłynięte, takie mazy, coś by takiego wyszło. Nie wiem, czy to tak fajnie wyjdzie jak tutaj. Jaka by była druga opcja? No, że można zrobić już ładnie właśnie ten różowy paznokieć, utwardzić to, na to taki żel, blooming efekt, przezroczysty i na tym zrobić ciapki, właśnie te takie turkusowe, powiedzmy. No i tu wiadomo, tutaj folia, ale to nie jest taka transferowa folia, taka, która mi spadła i którą uratowałam w ostatnim momencie, chociaż też mogłyby, czekać. Nie, to jest inny efekt, bo jak tą odbijemy, to one będą totalnie gładkie, tak jakbyśmy miały metalowe, totalnie gładki metalowy element, to jest pomarszczone, więc do tego musimy kupić, są takie... pazłotka, nawet chyba spożywcze są takie, one są mięciuteńkie i one są już takie, można je tak, jak położysz, tak troszeczkę właśnie pognieść. Ja nie mówię, że się z takiej nie da zrobić, da się, tylko trzeba byłoby ją mocno pognieść i dopiero wtedy odbijać, no i coś takiego by wyszło, myślę. Myślę, że wtedy by coś takiego fajnego wyszło, No ale zobaczymy, co ty, Martyna, zrobiłaś. Okej, trochę więcej tego niebieskiego zrobiłaś i... No inaczej to troszkę, wygląda. A może dlatego to troszkę inaczej wygląda, bo tak, tutaj mamy takie bardziej w pastel wchodzące kolory, a ty użyłaś bardziej nasyconych kolorów, dlatego jest też większy kontrast. I mam wrażenie, że ten turkus tutaj, właściwie morski kolor, nie do końca tonacją pasuje, jest po prostu ciemniejszy od tego różu, dlatego jest taki kontrast i dlatego to tak nie wygląda miękko, to przejście nie wygląda tak miękko, więc tutaj wydaje mi się, że sposób wykonania tego zdobienia był jak najbardziej okej i to wyszło, ale znowu dobór kolorystyczny sprawił to, że nie do końca ten efekt wyszedł, nie? Tak, do tego do tego tutaj morskiego koloru, ja bym domieszała takie ziarenko maku wręcz, ziarenko maku białego Art Paint Gelu, żeby tak delikatnie go, wiecie, tak go delikatnie ten kolor zrobić bardziej w pastel, żeby wchodził, to wtedy on do tego różu będzie naprawdę świetnie pasował i nie będzie takiego kontrastu. Tak pół na pół wyszło, moim zdaniem. Chyba że po prostu chciałaś taki efekt uzyskać, no to wtedy co mam do tego? No wyszło ci, bo tak chciałaś, to tak wyszło. Lecimy do kolejnej osoby, zobaczymy, czy Oliwii wyszło. Hejka, mam na imię Oliwia i mam 18 lat. Paznokcie sama sobie robię od około 4 lat. Robiłam wasz kurs kompletnej stylistki i kilka szkoleń od Rosie Beauty. Nasz kurs kompletnej stylistki. Dawajcie znać, ile żeście tych kursów przeszli, bo tam jest ze 40 kursów. A jak wypiszecie, zrobiłam kurs, no na czym się skupiłaś? Może chociaż na czym się skupiłaś? Czy na wzorach, czy na technice? No. Tę stylizację wykonałam siostrze. Inspiracje poszukałyśmy na Pinterestie. Stylizacja zajęła mi około 3,5 godziny. Było to przedłużenie na papierowych formach żelem z Victory Wym. Zdjęcia inspiracji mojej pracy wysyłam poniżej. Pozdrowienia dla całej ekipy. Dobrze, to że jest pierwsza inspiracja, bo to psuje zabawę, jak się najpierw zobaczy pracę, czyjąś, a dopiero potem inspirację. O kurde, grubo, grubo. Fajna inspiracja, fajna. Co mi się podoba w tej inspiracji, że to jest tak kolorystycznie, tonami ładnie to jest, są dobrane te kolory. Troszeczkę różowy jest ciemniejszy i bardziej intensywny od reszty, ale spoko, bo to jest zawsze taki mocniejszy akcent, żeby nie były zbyt mdłe te paznokcie. Jest taki miszmasz, bo tu panterka, tu kwiotek, tu kotek, tu cyrkonia, tu jeszcze 3D kwiatki, chyba akrylem robione. Widać, że to jest praca jakiejś amerykańskiej stylistki, bo oni robią takie grube, wolne brzegi. Oni robią tak grube, wolne brzegi. Jak wam pokażę mój wolny brzeg. Nie wiem, o, ten może. Zobaczcie, jakie tu są wolne brzegi cieniutkie. Muszę tak zrobić, żeby to złapało. O, polskie wolne brzegi, króciutkie. Boże, króciutkie, cieniutkie. No, a tutaj takie kulfoniki troszeczkę, nie? Ale tu jest jeszcze nie najgorzej, bo widziałam momentami naprawdę grube te wolne brzegi. Robią, no dobra, no nie frezują od spodu, troszkę szkoda, ale no dobra, nie jest to jakiś mega duży błąd techniczny, raczej taka estetyka. Ej, dobra, tutaj te kotki chyba są malowane, ale są bardzo dobrze namalowane. Gwiazdki są fajnie, precyzyjnie namalowane. I trochę mi się to kłóci, bo tutaj te mazy są tak, jakby to ktoś inny robił. Nie wiem, czy to... I ta panterka też taka... Nie wiem, czy to nie są czasem naklejki, te kotki. Te kotki, patrząc na to, jak ta najprostsza rzecz na świecie, czyli takie dwie mazy są zrobione i ten kwiatek, to mam wrażenie, że to raczej są naklejki. Nawet w sumie ten kwiatek trochę jak naklejka wygląda. No nieważne, nieważne. Widać, tak technicznie to nie są te nasze polskie standardy. Pofalowany top, źle spoziomowany, grube wolne brzegi, niewyfrezowany paznokieć naturalny, brudny od spodu. Może tego tak nie widać, ale ja, no, teraz to widać. Ale dobra, bo to nie jest chłostanie inspiracji, bo się już zagalopowałam się. Wracamy. To jest inspiracja. Ja bym to pewnie namalowała, bo znaleźć takie naklejki to ja nie wiem. Za dużo szukania. Tutaj mamy fręcza różowego, a dookoła zrobiona obwódka jest nawet aż kurde do zakola, brązowa i nie przy skórkach, tylko przy linii uśmiechu jakby wycieniowany jest ten brąz. Albo nie, lepiej. Albo tak? Chyba że... Dobra, już wiem. On jest cały brązowy, ten fręcz. Ale tu na środku jest aura zrobiona. Efekt aury różowy. I tu jest jeszcze poprawione są dwie brązowe linie po bokach. Tak. To nie jest tak, że brązem jest cieniowany róż na odwrót. I widzicie, to są ważne takie różnice w rozkminianiu. Jak drugi raz spojrzę, mówię, o nie, to jest coś inaczej. To jest różowym cieniowane i potem poprawione pyk brązem po bokach. Dobra, tu też jakiś cień jest chyba zrobiony jak a la aura od skórek, tak? Bo tu jest cały beżowy ten paznokieć, to jest tak się rozchodzi ten turkus. No tu French, tu panterka a la... Panterka aka ziarenka kawy. Kwiatek, wiadomo, tam akrylem ulepiony. To bym pewnie namalowała. Panterkę bym nie wytrzymała, musiałabym udoskonalić, jakbym odwzorowywała. Kwiatki są bardzo proste do namalowania, nawet chyba, czekajcie, chyba coś podobnego w kursie, no dobra, jest tutaj, coś podobnego w kursie Mix 1.0, szybkich zdobień salonowych wam pokazywałam. A dobra, troszeczkę są inne, dobra, pokażę, jest troszeczkę inny ten kwiatek, bo jak ktoś by się, jak ktoś by się chciał nauczyć podobnego czegoś zrobić, no to tutaj, o proszę bardzo. Tylko trzeba wyciągnąć dzióbki, czyli trzeba wyciągnąć tutaj te takie cycki. Jest bardzo podobny styl kwiatka, więc jak nie wiecie, macie problem jak namalować, no to w kursie Mix 1.0 w remake'u jest pokazany. No czyli jak teraz będziecie chcieli kupić, to dostaniecie tylko te lekcje odświeżone, już tych starych lekcji. Te stare lekcje z kursu mają tylko ci, co kupili przed remake'em. Więc ci, co kupują kursy, mają zawsze lekcje stare i później jak robię remake jakiegoś kursu, to dodatkowo jeszcze dostają tak jakby od nowa kurs nowy na swoje konto, nie? Bo mają kupiony kurs, nie? A teraz jest aktualizacja tego kursu, więc masz kurs, no to dostajesz te nowe lekcje z tego kursu, nie? No. I dobra, zobaczmy jak sobie ty poradziłaś, Oliwia. Zapomniałam jeszcze dodać, że nie robiłyśmy tej aury. Aha, czyli tego nie robiłyście, nie? Tutaj. Dobra, kumam, bo tu też jest on. Tutaj też ona jest widoczna, ta aura. Tu jeden jest, drugi jest z aurą i chyba to też jest aura. Chyba to też jest aura. I tu też chyba jest jakaś, taki jakiś cień. Ale której, czy wszystkich nie robiłyście, czy żadnej nie robiłyście, czy której, nie wiem. Która jest w niektórych miejscach, ponieważ zepsuł mi się aerograf, a gąbeczką nie lubię tego robić. Jezus, ja nie lubię aerografem, za dużo roboty i maraszenia się. I za, gąbkę wyciągasz, nakładasz, pyk, gotowy, aerograf, zanim to nalejesz. Potem to czyścić całe, daj mnie pokój. A ciekawe, czy są, powiem wam tak, nie? Jak już wymyślili, dobra, na przykładzie tego, jak już wymyślili naklejki z cieniowaniem, którą mam tutaj, nie? Takie naklejki, jak już wymyślili, to może wymyślą naklejkę Aura efekt, co nie? Kurde, już naklejki ze wszystkiego można. Ja jestem na 90% pewna, że te Hello Kitty chyba to jest, albo coś w tym stylu, to są naklejki. Nie ukrywam, jest pewien procent szans, że to było malowane, że ta osoba jest taka utalentowana, ale no nie wiem. Dobra, zobaczmy jak sobie tu poradziłeś. Malowałaś tego kotka tak jak ja bym go namalowała. Z tego co tutaj widzę, panterka też jest malowana. Twoja mi się bardziej podoba. Kwiatek poszłaś w turkus, no dobra. W sensie ten 3D. Tutaj te kwiatuszki. Widać, że jesteś jeszcze, jeżeli chodzi o zdobienia, początkująca. Na twoim miejscu bym troszeczkę sobie te niektóre rzeczy przetrenowała wcześniej na tipsach. Na pewno te kotki bym sobie pomalowała wcześniej na tipsach, żeby już tak, no, już na gotowe na paznokciach robić. Nie wiem, jakie kursy tutaj przeszłaś w kompletnej stylistce, bo technicznie nie jest najgorzej z tym kwadratem, ale widać dużo takich błędów początkującego. Pozalewane skórki, nie do końca, znaczy... No źle zrobiony manikir, poszarpane skórki, troszkę za mocno przepiłowane krawędzie dolne, co niektóre paznokcie za bardzo uciekają gdzieś tam od osi. Są tutaj technicznie nie do końca dopracowane, ale moim zdaniem koniec końców to, co widziałam w inspiracji, to tutaj wyszło. Tylko trochę ci brakuje jeszcze umiejętności, trochę trzeba potrenować, żeby to było na tak samo wysokim poziomie, jeżeli chodzi o zrobienia, no i trochę technikę, jak w inspiracji. Jesteś na, myślę, dobrej drodze. Mam nadzieję, że wrócisz do Klubu Kompletnej Stylistki, sobie przejrzysz jeszcze raz kursy, albo po prostu je przerobisz tak na spokojnie, bo na ile miałaś? Nie napisałaś, na ile miesięcy miałaś, czy tam na jaki okres miałaś Klub Kompletnej Stylistki, co oglądałaś, które kursy konkretnie. Ja bym wróciła jeszcze do zdobywania wiedzy, trenowania. Będzie wszystko dobrze, tylko no, trzeba po prostu nadgonić technicznie. No to lecimy dalej. Mamy tutaj Wiktorię, zobaczmy. O, już widzę po tutaj malutkim zdjęciu, że będzie Stitch malowany. Hejka, mam na imię Wiktoria, mam 27 lat i paznokciami interesuję się od około 15 lat. O, Jednak regularnie robię je sobie od 1,5 roku. Przeglądając Pinteresta natknęłam się na zdjęcie stylizacji Stitcha. Krok po kroku. Normalnie aż człowieka korci, nie? Jak tak widzi takie krok po kroku. A, dobra, damy radę, a potem... I postanowiłam je odtworzyć. Zamówiłam tipsy, jak przyszły rzuciłam wszystko i zabrałam się do roboty, bo co może później tak właśnie. Dlatego czasami bywa tak, że ktoś zobaczy takie krok po kroku i powie, po co mi kursy, nie? Wszystko jest pokazane krok po kroku, jak zrobić. I potem kupujesz te rzeczy i starasz się ze wszystkich sił, żeby to wyszło. 10. raz malujesz i cały czas jakieś kulfony wychodzą, nie? Właśnie po to trzeba iść na kurs, żeby się dowiedzieć, co ja robię nie tak, że widzę krok po kroku, coś se kupiłam do malowania, a nie wychodzi. Kurs, jeszcze raz kurs. Czy to stacjonarny, czy online, czy jakieś warsztaty, cokolwiek kurs, bo czasami naprawdę niuans wystarczy zmienić i zaczyna nagle wychodzić. Miałam kiedyś takie warsztaty, szlifowanie diamentów i kursantka no po prostu nie radziła sobie z micropaintingiem. Robiła wszystko jak w kursie, nie? Jak tak na nią popatrzyłam, ale co nie pykło. Ja tylko popatrzyłam na produkty, jakich ona używała. Przyjrzałam się, co tam jest napisane na nich, bo słoiczki, nie? Takie jak tutaj słoiczki, prawda? Ja patrzę, co tam jest napisane, a nie, najpierw pomalowałam, mówię, co nie tak, o co chodzi? Potem patrzę, co jest na nich napisane, a tam było napisane Color Gel. Czyli co to jest Color Gel? Jak jest osoba początkująca, to nie skuma czaczy, albo taka, która się krótko zajmuje stylizacją paznokci. Ja, stary wyjadacz, dokładnie wiem, o co chodzi. Kiedyś jeszcze, kiedy w 2012 roku otwierałam salon, tego jeszcze nie było. Kiedyś jeszcze nie było czegoś takiego jak lakier hybrydowy. A żeby uzyskać zbudowany paznokieć, na jakiś kolor pomalować, to były właśnie w takich słoiczkach żele. One były w żelach, to się nazywało Color Gel. I one były konsystencji hybrydy. I się takimi pędzelkami jak do żelu nakładało. Takimi... szybko, a dobra, nie chce mi się. Normalnie pędzele jak do żelu, jak budujecie żele, to takim pędzelkiem się to nakładało na paznokieć opiłowany. I one mają taką konsystencję, a nie inną, żeby się dobrze je nakładało na paznokieć zbudowany. Ale jeżeli my chcemy nimi cieniować na sucho, tak jak to ja pokazuję w kursie micropainting, to wychodzą ciapy, góry i doliny, wychodzą gluty, wychodzą takie nieczystości. No nie, absolutnie to nie jest ta konsystencja. Więc ja musiałam wziąć ten produkt, zobaczyć, co to się z nim dzieje i od razu mówię, coś jest nie tak. Co to za produkt? Przeczytam, zmieniamy produkt. Dobrze, ta druga kursantka obok miała za zadanie doszlifowanie diamentu one stroke'ów. Jedna miała micropainting, druga one stroke'i i ona miała pasty. Nie pamiętam, co ona miała za pasty. Nie wiem czasem, czy nie miała od Similaka tych past takich. Mocno napigmentowany produkt jakiś miała. I użyczyła tej drugiej kursance. Jak jej zaczęło wychodzić ten micropainting, cieniowanie na sucho. No po prostu jedna pierdoła, która się okazuje po prostu game changerem. No kurs, kochani, kurs. I ty potem kupujesz kurs online, patrzysz, no dobra, ale tutaj ona, ta instruktorka używa takich co to takie... Art Paint Gel? A jaką to ma konsystencję? O co tu chodzi? Aha, to jest takie, się nie poziomuje. Aha, to po prostu jest gęste. A, bo to jest bardziej... I nagle się po prostu światełko oświeca, co poszło nie tak. I no dobrze, to czytam dalej. Bo co może nie później tak? Jak się okazuje wiele? No dokładnie. I czasami jest to kilka elementów, a czasami po prostu, tak jak przed chwilą opowiedziałam, jeden. Jest to moje pierwsze ręcznie malowane zdobienie. Jak już jest zdobienie, w cudzysłowie. Tak to na paznokciach robiłam fręcza, mokre na mokre, naklejki i cyrkonie. Także zapraszam do oględzin mojego upośledzonego Stitcha, którego wykonanie zajęło mi około godziny. To nie jest dużo. To bym powiedziała, jak na pierwszego, to trochę za mało, tam niedopracowane. W każdym razie, jak się nie ma ręki wyrobionej do malowania, a się na postać bańkową rzucamy, Jak się okazało, pędzelek miałam zły i ręka też tak jakby nie ta. Pozdrawiam wszystkich. Trzeba mieć wytrenowane... Dobra, ja wam pokażę jedną rzecz, nie? Żeby malować, kochani, tego typu zdobienia, to trzeba najpierw, na przykład w Quloo, nie? Najpierw trzeba przejść kursy, najlepiej... O, dobra. Ten i najlepiej ten i jeszcze... Nie, no wystarczą. Znaczy, wystarczy sam kurs Cute Animals, który tutaj pokazałam. Tak, ale trzeba będzie mocno wytrenować cienkie linie, gdzieś dodatkowo jeszcze pokątnie wytrenować kurs Mehendi, czyli ultra cienkie linie, żeby się nauczyć konturować taką cienką linią. A jeszcze warto wcześniej micropainting sobie przejść, żeby się nauczyć takich prostych zdobień, prostego cieniowania, jakichś takich, wiecie, kula, 3 borówki, 3 jakieś tam wisienki, czy tam czereśnie, czy jakieś tam cytryna, czy tam pomarańcza. Wtedy jest dużo łatwiej, więc co to Boże, no po kolei. I dopiero, żeby Stitcha namalować, to tak, no ten Mehendi by trzeba było przejść, żeby mieć w małym paluszku cienkie linie, czyli kontury, no to przynajmniej to. I trzeba by było w sumie przejść... Cute Animals, żeby wiedzieć, jak przenieść na twojego tipsa dane zdobienie, bo w kursie Cute Animals to są tylko 2 wzory, z tego kursu tam jest jeszcze 8 innych podobnych, to trzeba jeszcze wiedzieć, jak zrobić sobie siatkę, jak sobie zrobić kontur, cały szkic i tak dalej, żeby Stitch wyglądał jak Stitch, a nie jakaś małpa, nie? Na przykład. Dobra. No i wiedzieć trzeba, jakimi produktami malować i tak dalej. A gdzieś chciałaś takiego prostego Stitcha, nawet tu jest pokazany taki dość gruby kontur, no naprawdę gruby, ale fajnie to jest precyzyjnie namalowane. Czyli od czego zacząć? Od kuli, potem tutaj dalsza część tułowia, że białe, czyli zaczynamy, to jest pokazane od tło i dopiero potem konturowanie. Dobra. I co mi wyszło? No, bardzo by pomogła siatka, zrobienie sobie szkicu, bo tutaj nie widzisz proporcji, ale to jest bardzo częste, to jest na początku naszej drogi paznokciowej, to jest coś, z czym sobie najwięcej osób na początku nie radzi, proporcje, takie umieć odwzorować proporcjonalnie jakiś tam wzór. No i tutaj cienkie linie troszeczkę kuleją, więc no, kurs Mehendi by się przydał mieć w małym paluszku. I nie wiem, czy produktów nie masz czasami za mało napigmentowane, może za bardzo lejące są te produkty. Nie wiem, jakiego pędzelka używasz, może też by trzeba było zmienić. Na to, żeby wyszło, to się składa naprawdę dużo rzeczy. Odpowiednie narzędzia, czyli pędzelki, odpowiednie produkty, czyli jakieś painty, hybrydy, co tam trzeba do danego kursu i odpowiednia wiedza tak też teoretyczna, czyli powiedzmy chociaż ten kurs online, żeby tak mniej więcej wiedzieć co, gdzie, jak, z czym i dlaczego. No. Czy wyszło? Tak se, ale to jest twój pierwszy Stitch. Jak prześledziłabym całą historię tego, jak analizowałam kursantki w micropaintingu, to, czy tam w minikursie, czy w całym kursie micropainting, to naprawdę niektórzy, żeby zaliczyć, to musieli po 10 razy jakiś wzór namalować, jedną konkretną babeczkę na przykład. I ja tu nie przesadzam. Ja naprawdę nie przesadzam. Głupiego kwiotka po kilkanaście razy niektórzy musieli malować. No czasami po prostu tyle trzeba, nie? I tyle. No trudno. Trzeba wytrenować, coś musi przeskoczyć. Więc to, że ten pierwszy tak wygląda, a nie inaczej, to tylko kwestia tego, że jest pierwszy, jak pierwszy naleśnik. A niektórzy mówią, jak pierwszy chłop. Do kosza. Ja tej drugiej części powiedzenia nie popieram, bo mam trochę inne doświadczenia życiowe, ale jak pierwszy naleśnik, no powiedzmy naleśnik, nie zawsze wyjdzie. Napisz w komentarzu, jakie było twoje paznokciowe odkrycie. Jeden produkt game changer. Co nim było?